swojego rodzaju tradycją spotkań w Marudzie, że jest to, że zapraszamy przedstawicieli świata nauki. Czasami się wydaje, no jak to, jaki to ma związek? Szczególnie, że tematy są często, wydawałoby się, zupełnie oderwane od tego, od codziennego życia. Między innymi zapraszamy po to, żeby pokazać, że to, co się dzieje w laboratoriach, w pracowniach, na uczelniach, jest bardzo ważnym, który będzie za 5 lat, za 10 lat będzie miało znaczące przełożenie na to, jak wygląda nasze życie. Od jakiegoś czasu na te spotkania w Marudzie osobą, instytucją zapraszającą jest serwis internetowy wszechnica.org.pl prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi. Staramy się zaprosić osoby, prelegentów, których uważamy za to, że bardzo ciekawych, za bardzo znaczących, a przede wszystkim znaczących dla serwisu Wszechnica, no tak przy okazji. Dzisiaj zaprosiliśmy panią profesor Magdalenę Fikus. Zapraszamy, tak. Której chcielibyśmy jednocześnie podziękować za to, że jej wkład na to, że Wszechnica w ciągu ostatnich 2 lat szczególnie mogła rozświetlać umysły wielu swoich użytkowników. Chcieliśmy podziękować przez wręczenie złotej płyty. Mimo, że na Wszechnicy tak naprawdę chyba jest tylko jeden wykład, jedna rozmowa z panią profesor, ale pomoc, jaką żeśmy uzyskali, między innymi poprzez możliwość współpracy z kawiarnkami naukowymi, jest bardzo znaczące, jeśli chodzi o to, co Wszechnica przekazuje. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. A dzisiejszy wykład, człowiek w niewoli genów. Za chwilę uruchomię, także pokażę się obraz. Dzień dobry Państwu. Ja jestem bardzo wzruszona i bardzo dziękuję Fundacji, że mnie tu zaprosiła. Pozwolono mi wybrać temat. Ten temat ogólny mi się wydaje bardzo ciekawy, ale ja nie dużo będę mówiła o tym, jeżeli w ogóle, kiedy może być za późno. Ponieważ chcę właściwie powiedzieć o tym, co my w tej chwili wiemy. O człowieku i o genach. I tytuł jest tam taki: człowiek w obliczu genów. Można by zrobić też dodatek do tego, czy należy bać się genów. I w ogóle, co to są geny. No więc zaraz sobie ruszymy z tym. Chcę powiedzieć, będzie do tego pierwszy obrazek, że badania naukowe to jest coś takiego, jak Państwo na pewno chodzili na różne wycieczki, bardziej lub mniej górskie. No zaczynamy życie człowieka w obliczu genów właśnie. Chcę powiedzieć, że to jest moja córka mojej bardzo bliskiej przyjaciółki z mężem i z dzieckiem. I tutaj właśnie chciałam Państwu powiedzieć, że tych z Państwa, którzy chodzili po górach, nie straszę tu strasznymi dużymi górami, to są chyba Bieszczady, to wiedzą, że człowiek idzie i widzi, że to już koniec, że już jest na wzgórzu, po czym dochodzi do tego wzgórza i widać kolejne wzgórze i kolejne wzgórze, chyba się idzie na Mount Everest. Jednym słowem, to jest właśnie nauka. Znaczy cud nauki polega na tym, że to się nigdy nie kończy. Że zawsze odpowiedź na jedno pytanie, bo nauka odpowiada na różne pytania, które sobie stawiamy, jest od razu pojawia się kilka pytań nowych i to jest właśnie to wspaniałe. Jeżeli ktoś z Państwa ma w rodzinie dzieci, które się zastanawiają, czy to warto być naukowcem. Otóż z punktu widzenia pieniędzy to w Polsce nie bardzo warto, ale z punktu widzenia życia to jest fantastyczne. Ponieważ to jest rzadko który zawód pozwala na, że przez całe życie rozwiązuje się zagadki, że każdy kolejny dzień jest kolejną wędrówką po takich górach. Więc ja byłam szczęśliwa, że byłam w tej dziedzinie. Otóż, jeżeli tytuł jest człowiek w obliczu genów, to może zacznijmy od człowieka. To znaczy pewną skalę czasu, od kiedy uważamy, że mamy do czynienia z człowiekiem. Ponieważ życie na naszej planecie sądzi się, że powstało między 4,5 i 4 mniej więcej miliardy lat
temu. To każdy z nas, jak myśli miliardy, to właściwie nie ma żadnego wyczucia. Co to znaczy 4 miliardy? I jak rozmawia się o ewolucji, to się też mówi, że w ewolucji takie różne dziwne rzeczy się zdarzały, to jest niemożliwe. Ale nie bierze się bardzo często pod uwagę sprawy skali czasu. Czyli życie na naszej planecie uważamy, że zaczęło się, nie ma tego żadnych śladów materialnych, możemy się tylko cofnąć i antycypować. No powiedzmy, że 4,5 miliarda lat temu i bardzo długo to było życie pojedynczych komórek. Czyli to były typu dzisiejszych bakterii, ale nie bakterie, to tak trwało i trwało i trwało i dopiero mniej więcej 2 miliardy lat temu rozpoczął się wynalazek wielokomórkowego organizmu. Czyli połowa tego czasu, które przypada na życie na Ziemi, to były pojedyncze i prosto zorganizowane komórki. I teraz to, gdzie zaczyna się człowiek z naszego tytułu, człowiek w obliczu genów, to Państwo, to jest taki obrazek, to Państwo widzicie, że tutaj skala już jest w milionach lat. Miliony lat to może już jest troszkę łatwiej sobie wyobrazić. I teraz tu, gdzie się rozchodzą takie ścieżki, to znaczy, że tu 25 milionów lat temu, to są miliony, mieliśmy wspólnego przodka z tam, co jest, rezusy? Makaki, tak, rezusy. Czyli to jest w miliardach lat. Rozeszliśmy się, tu sobie poszła linia, tu różne były zjawiska. Poszliśmy dalej i 20 milionów lat temu, 18, pojawiły się gibony. Znaczy linia gibonów. To nie były gibony, tylko pewien rodzaj małp, odmiana małp, które są starsze od nas o te 18 milionów lat temu. 12 milionów lat temu pojawiły się orangutany. Orangutany są, my dzisiaj rozróżniamy dwa gatunki, jeden z nich chyba ten jest na granicy wymarcia, ponieważ wycięliśmy dżunglę, w której on tylko w takich warunkach może żyć. Jeden z nich, nie pamiętam który. 12 milionów lat temu. 6 milionów lat temu z naszej wspólnej linii, bo to jest nasza linia do człowieka, wydzieliły się goryle. No każdy z nas widział zdjęcia goryli, to dosyć straszne, wielkie, czarne zwierzęta. Ale proszę Państwa, to jest tylko 6 do 8 milionów lat temu. Mieliśmy wspólnego przodka, który wyglądał inaczej niż dzisiejszy goryl i inaczej niż dzisiejszy człowiek, ale był naszym wspólnym przodkiem. 4 miliony lat temu, 4 do 6 różnie, rozdzieliła się, to było ostatnie wielkie rozdzielenie, bo to są nasi najbliżsi krewniacy genetyczni, na ludzką linię 4 miliony lat temu i na linię szympansów, gdzie są teraz dwa gatunki rozpoznawane, bardzo ciekawe, są bardzo ciekawe książki dotyczące tego, jakie są dzisiaj szympansy. Genetycznie szympans, jeden i drugi, różni się od człowieka, to się różnie liczy, ale mniej więcej o 2%, w 2% różnica genetyczna. Czyli jak sobie pomyślimy, jak wygląda szympans i jak wygląda człowiek, to się wydaje, że różnica jest ogromna, ale nie na wyglądzie polega ta różnica. I wygląd, czyli zespół cech, to się nazywa fenotyp. Czyli te cechy, które ma jakiś gatunek, które widzimy albo możemy zmierzyć idąc na analizę naszej krwi, albo naszego moczu, to są wszystko cechy, które można zmierzyć i to się nazywa fenotyp. I fenotypem my jesteśmy, wydaje nam się, bardzo różni od szympansów. Ale genotypem, czyli genami, o których za chwilkę, różnimy się tylko w 2%. No i tu rozeszliśmy się z linią szympansów i poszliśmy na linię ludzką i to, co uważamy, że jesteśmy my, nasz gatunek, to jest 200 tysięcy lat temu. To już jesteśmy naprawdę blisko skali czasowej, którą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No Chrystus był 2000 lat temu, więc jeżeli coś było 200 tysięcy lat temu, to już jest stosunkowo blisko. Czyli na tej linii, która się zaczęła 6 milionów lat temu, gdzieś tutaj, 200 tysięcy, pojawił się Homo sapiens, ten co my jesteśmy. Ale nim był Homo sapiens, to jeszcze były różne takie, które już dzisiaj nazywamy Homo. I to jest mniej więcej 2 miliony lat temu. Czyli już były takie istoty, które nazywamy, że były ludźmi, tylko różnymi. Różne tam do tego są dodawane jeszcze przymiotniki, a my jesteśmy sapiens, czyli myślący. A czasem jeszcze się mówi homo sapiens sapiens.
czyli bardzo myślący. I ten homo sapiens, sapiens to jest 200 tysięcy lat temu. Czyli jak rozmawiamy człowiek i jego geny, tośmy sobie powiedzieli, gdzie się znajdujemy jako ludzie. No to teraz zobaczymy, gdzie się znajdujemy, jeżeli... I to są te cechy fenotypowe. Otóż wypisałam tutaj te cechy różne. Państwo są jeszcze czytać, a ja będę mówić ogólnie. To są wypisane cechy fenotypowe, czyli te objawy, które nas różnią od wszystkich innych zwierząt. Czyli to jest coś, co nas różni. Nie tylko wygląd, nie tylko oczy, nie tylko, tylko różne również zachowania. Proszę zobaczyć. Noworodek, że jest bezradny. Mam świeżo urodzoną, malutką wnuczkę. To jest zupełnie bezradny. To państwo dokładnie wiecie, jak to jest. Zupełnie bezradny. Ale długość życia, znaczy długość życia też w tym gatunku powinniśmy kończyć szybciej. Nie kończymy szczęśliwie. No, ukryta owulacja, menopauza, błona dziewicza, długotrwały, bolesny poród, wysoka śmiertelność matek, częsty płacz noworodka. Zwierzęta nie płaczą. W sensie nie narzekają. Moja wnuczka ma kolkę i pół dnia narzeka. Wiele szczegółów anatomicznych, koordynacja ręki z okiem, świadoma kontrola oddychania, nurkowanie, żadne zwierzę nie umie nurkować. Państwo widzicie, że są bardzo dziwne, różne cechy, które nas odróżniają zarówno od innych zwierząt, jak i od małp. Od tych małp, które genetycznie mają tylko w 2% różnicę z nami. Tu jest dalej, różne choroby, schizofrenia, autyzm, depresja, samobójstwo, kontrola wyrazu twarzy. No pod koniec, gramatyka, pismo, mowa. Dla mnie osobiście najważniejszą cechą ludzką jest mowa. Ale państwo widzicie, nawet w takim prostym przeźroczu, ja na dwóch slajdach, na dwóch przeźroczach wyliczam różne cechy, które oczywiście to nie jest wszystko. Cała sztuka, gramatyka, pismo, cała sztuka, kultura, to cośmy przed chwilą słyszeli, że ta kultura jest taka ważna i to nas różni od innych zwierząt, również od tych szympansów. Czyli jest to niezwykle ważne, żebyśmy to podtrzymywali. Ubranie, sporty, wiara, religia, seks jako sprawa prywatna i tak dalej. Widzicie państwo ten długi spis? To są cechy fenotypowe. Czyli to, co nas różni od innych zwierząt i to, co my przejawiamy w naszym życiu na różne sposoby lub co można jakoś zmierzyć. Prawa człowieka też się tu mieszczą, panie rzeczniku. Więc jesteśmy, tośmy sobie ustawili tego człowieka. A teraz rozmawiamy, na chwilkę porozmawiamy o genach. Jeżeli chodzi o to, co to jest gen, to, co jest najważniejsze, mnie się wydaje, to jest świadomość, że gen jest cząsteczką chemiczną. Że to nie jest żadna cudowna, wspaniała jakaś siła, jakieś prądy, jakieś promieniowanie. Gen jest cząsteczką chemiczną, którą można zbadać, rozłożyć do czynników pierwszych i złożyć z powrotem też. Czyli jesteśmy w tej chwili na takim etapie i może to jest do tego hasła, zanim nie będzie za późno. Jesteśmy na takim etapie, że każdy gen najpierw możemy poznać, jak on jest zbudowany, bo to jest trudna budowa, a potem możemy z pojedynczych składników taki sam gen zbudować. Czyli że umiemy w naszych pracowniach, również w Polsce, syntetyzować sztucznie każdy gen. A my jesteśmy jakoś zbiorowiskiem genów, prawda? Czyli tu brzmi coś, no ja bym powiedziała pierwsze takie ostrzeżenie, zanim nie będzie za późno. Umiemy syntetyzować geny. Jeżeli umiemy syntetyzować geny, to proszę pamiętać, ja do tego wrócę, będziemy umieli też zmieniać geny. Bo to będzie świadome, prawda? Jeżeli składamy gen z 50 jakichś cegiełek, to możemy sobie jedną zmienić i zobaczyć, co będzie. To jest fascynujące. Co będzie? Ale to jest też pytanie groźne. Ja do tego zaraz dojdę. A tutaj tylko chciałam to zilustrować. To są ludzie, którzy odkryli chemiczną naturę genu. To zostało ogłoszone w 1952 roku, w 1962 to bardzo szybko była Nagroda Nobla. I powiem tylko parę słóweczek malutkich. To jest dwóch panów,
Proszę zobaczyć, jacy oni są młodzi. Ten, przepraszam, że powiem jeszcze, żyje, nazywa się Jim Watson. Dzisiaj ma pod 80 chyba, a ten jest Crick i Francis Crick i on dosyć niedawno umarł. Oni byli bardzo młodzi. Watson, jak odkrył chemiczną naturę genu, miał 24 lata. To też coś takiego mówi do waszych dzieci. Bo myśmy już wszyscy raczej minęli ten wiek, ale do państwa dzieci to mówi i wnuków. Więc to było dwóch panów, którzy pracowali w Cambridge, w tej Wielkiej Brytanii. A tu była piękna, dla mnie piękna kobieta, Rosalind Franklin, która była asystentką tego pana, który się nazywał Wilkins. I ona robiła, brała materiał, który podejrzewano, że wtedy już prawie na pewno, że jest tą cząstką chemiczną. I przepuszczała przez niego promienie rentgena. I to jest wynik takiego przepuszczania strumieni, promieni rentgenowskich. Są ludzie, którzy mówią, że to jest najpiękniejsze zdjęcie z dyfrakcji, to się tak nazywa uczenie, dyfrakcja promieni rentgena. Teraz się robi dużo bardziej dokładne, jest dużo bardziej różnych szczegółów, ale to było pierwsze takie zdjęcie. I tych dwoje ludzi, Rosalind Franklin i Wilkins, zinterpretowali razem z tymi dwoma, którzy tych doświadczeń nie robili, jak ta cząsteczka jest zbudowana. Cząsteczka nazywa się DNA i każdy, kto ogląda telewizję, dokładnie wie, że gdzieś kogoś zamordowano i jest pytanie, czy zbadaliście jego DNA, czy zbadaliście ślady DNA. To jest właśnie ta cząsteczka, która decyduje o naszych cechach. Czyli w DNA zamknięte jest to, co jest genotypem, a realizacja tych cech nazywa się fenotypem, o których już powiedziała. Więc z tych zdjęć ci panowie dwaj razem z tą parą wywnioskowali. Teraz to, co jest tutaj, to jest ta cząsteczka DNA i te kuleczki obrazują atomy. I każdy z nich, ten atom, oczywiście my wiemy, ma określoną wielkość. Jak te wielkości zachować w budowie tej struktury, w budowaniu modelu? O, tu jest model z drucików, a tu jest model z kuleczek. To powstaje taka przepiękna struktura. Ona jest, państwo na pewno słyszeli wyrażenie o helisie. To się matematycznie nazywa helisa. I można sobie też tak wyobrazić, że mamy drabinę ze szczeblami i tę drabinę skręcamy helikalnie. No i wtedy, nie moje chyba, no i wtedy powstaje coś takiego i to się nazywa podwójna helisa, tam są dwie nici, dlatego podwójna. Ja już dalej szczegółów nie będę mówić. To, co jest ważne, co trzeba mieć w głowie, że gen to jest cząsteczka chemiczna i teraz takie cząsteczki są bardzo w każdej naszej komórce, oto jest ulubiona moja liczba, w każdej naszej komórce, a składamy się z miliarda tam kiluś komórek, znajduje się cała nasza informacja genetyczna. Formalnie rzecz biorąc, z każdej naszej komórki można by odtworzyć pełnego człowieka. Więc w każdej komórce jest pełna informacja w cały DNA, który jest potrzebny do tego, żeby zbudować człowieka. I to jest 2 metry. No to jeżeli państwo sobie wyobrazicie, że składamy się z tych milionów i tam kilku miliardów komórek, to 2 metry to musi być bardzo cieniutkie i bardzo dokładnie upakowane. To dlatego to jest taka helisa i to potem jeszcze wielokrotnie jest skręcone, że jest upakowane, upakowane, upakowane i w każdej komórce, która jest też, trzeba mieć mikroskop, żeby to zobaczyć, w każdej komórce jest 2 metry naszej informacji genetycznej. Jak powiedziałam, formalnie rzecz biorąc, z każdej naszej komórki można by z powrotem wyhodować człowieka. No tak klonowano owce Dolly. Ludzi szczęśliwie się jeszcze nie klonuje. Czyli te 3 osoby bez tej kobiety dostały Nagrodę Nobla 10 lat później. Z kobietą był konflikt, bo im się wydawało, że ona... No nieważne, oni ją skrzywdzili, to tyle mogę powiedzieć. Ale miała szczęście, w pewnym sensie oni mieli szczęście, ci nobliści, że ona umarła wcześniej. Trzeba by wybrać 3 osoby, a ona umarła wcześniej, zmarłym się nie dostała. Rosalind Franklin, warto pamiętać, bo to była podobno genialna osoba. No więc tyle, jeżeli chodzi, chyba tyle. Aha, jeszcze państwu zdjęcia pokażę. Otóż DNA w normalnym,
tą cząsteczkę, która normalnie jest bardzo zwinięta, w normalnym mikroskopie zobaczyć nie można. Ale można zobaczyć w mikroskopie elektronowym. I tutaj na lewo są takie splątane bardzo no, różne struktury i te wszystkie sznurki, które tu Państwo widzicie, bardzo, bardzo naplątane, to jest DNA, to jest ta nitka, taka bardzo cienka nitka w określony sposób splątana w naszym organizmie. Natomiast to jest pięknym zdjęciem sprzed paru lat ze specjalnego rodzaju mikroskopu, nie tego widzialnego, co w szkole można zobaczyć. I Państwo, jak się popatrzycie na to, zobaczycie, że tu jest ślad tych zwinięcia tych nici. Czyli właściwie to jest taki mikroskop, w którym widać atomy. Może nie pojedyncze, ale jak wrócić myślą do tego, cośmy tu widzieli, te dwie skręcone nici, to na tamtym zdjęciu to jest bezpośrednie złapanie DNA no, na gorącym uczynku. Taki jest DNA. Czyli tak naprawdę wiemy, co jest substancją genetyczną, możemy wydzielić DNA, możemy jego budowę dokładną po kolei tam są takie podjednostki sprawdzić. Powiedziałam Państwu, możemy to też syntetyzować w pracowni i jest to całkowicie pewne, że informacja genetyczna o tym, jacy jesteśmy my i jakie są bakterie Salmonella, zawarte jest w naszym DNA. Ale to jest informacja, to się porównuje do biblioteki. To jest jak stoją książki i tam są różne rzeczy opisane, to one są tylko opisane. Ja to porównuję zawsze do książki kucharskiej. W książce kucharskiej wiadomo, jak robić zupę pomidorową, ale zupy pomidorowej nie ma. Trzeba ją zrobić. I to robi komórka. I komórka nasza, każda komórka, robi to za pośrednictwem, że z tej informacji, z tej książki odczytuje tę informację i różne robi cząsteczki dalsze. Ogólnie rzecz biorąc nazywa się je białkami. Białka na przykład w kurzym jaju się mówi, że jest białko i to jest głównie jedno białko, ktoś nazywa insuliną. Czyli białka to są kolejne cząsteczki. W każdej naszej komórce są białka, a informacji w każdej naszej komórce jest na 25 tysięcy białek. W każdej komórce. No i teraz jak sobie pomyślimy, jednak siedzimy tutaj jako uformowani ludzie. Może jest taka sama informacja w mojej ręce, ale na pewno inna jest w moim nosie i jeszcze inna jest w mojej wątrobie. A wszędzie jest potencjał na 25 tysięcy białek. Czyli jeżeli rozmawiamy sobie o człowieku w niewoli genów, to trzeba pamiętać, że te geny potencjalnie mówią wszystko o człowieku, ale wyrażają się, my mówimy. Albo się mówi jeszcze w tym żargonie, ulegają ekspresji, czyli właśnie wyrażają się w każdej komórce inaczej. Czyli tylko pewna część genów działa w komórce wątroby i działają inaczej, bo to jest wątroba. I tylko pewna część genów działa w komórce nerki, działają inaczej. Tam są inne białka, są pewne wspólne i inne, czyli następuje różnicowanie. Wszystkie nasze tkanki działają dzięki temu, że w każdej tkance geny inaczej są inne, są czynne. To jest tak, jakbyśmy włączyli prąd i wyłączyli. To dlatego mamy inaczej zbudowana jest ręka, inaczej oko, inaczej wątroba, inaczej nos. To jest włącznik. Działa, nie działa. To jest pierwsza ważna sprawa, którą trzeba wiedzieć o genach. No ale to dalej nie byłoby człowieka i skomplikowanych organizmów, gdyby to było wszystko. Bywają takie włączniki światła, gdzie można płynnie zwiększać natężenie światła i zmniejszać. Więc przyroda wymyśliła to samo. Są takie czynniki w komórce, które pozwalają regulować poziom, my mówimy, ekspresji, jak bardzo wyrażany jest, jak bardzo działa, jak aktywny jest dany gen. Czyli może produkować bardzo mało jakiegoś białka i może bardzo dużo i te białka tam potem wykonują różne funkcje. Ta zupa pomidorowa robiona jest przez białka, już nie przez DNA. W DNA była tylko informacja, jak to zrobić. Czyli gen działa albo nie działa. Działa silniej albo wolniej. Może w ogóle nie działać w pewnych okresach życia. Na przykład jest pewien rodzaj genów, które działały w nas tylko wtedy, kiedy byliśmy w łonie matki.
i już nigdy więcej prawa nie mają działać. Powiedziałam, prawa nie mają działać, bo to są takie geny związane z szybkim rozwojem, z szybkim dzieleniem się komórek i one czasami się znowu uaktywniają w okresie, kiedy pojawia się nowotwór. Tamte geny, które już nie mają prawa działać, w wyniku tego, że to jest jakiś proces chorobowy, zaczynają działać. Innym słowem, są takie geny, które działają tylko w określonym czasie życia. Są takie geny, które działają tylko u kobiet. Są takie geny, które działają tylko wtedy, człowiek jest chory. Czyli jesteśmy w jakimś sensie w niewoli genów. Ponieważ to te geny determinują, czy w danym momencie one działają lub nie działają. No nie pytajcie się mnie Państwo, na czym to polega, bo to jest bardzo skomplikowane i nie mamy na to czasu, ale to również ta regulacja, ten włącznik tak i nie, związany jest też z cząsteczką DNA. Też w cząsteczce DNA są takie jej kawałki, tej cząsteczki lub jego kawałki, które nie kodują żadnego białka. Tam nie ma informacji o zupie pomidorowej, tam jest informacja, gotujemy albo nie. Więc DNA jest długą, wielką cząsteczką i na geny w naszym przypadku, nas ludzi, zajęte jest 27% naszego DNA. A 73% służy do regulacji, głównie do regulacji. Czyli to włączamy, wyłączamy, więcej, mniej, teraz tak, potem nie, to zależy od 73% naszego DNA. I chcę powiedzieć, że te 73% to znowu jest to, co nas różni od reszty świata. To znaczy my ludzie mamy największą część DNA regulacyjną, nie genów. Pies ma tyle samo genów, co my. Ja już nie mówię o szympansach. Oczywiście w liczbie mają dokładnie tyle samo, co my. Czyli nie w liczbie genów jest ważne. Człowiek w niewoli genów, no więc jest pytanie, w jakim sensie ta niewola jest regulowana, ograniczana. I czy w ogóle wszystko zależy od genów? Bo to jest to najważniejsze pytanie. Czy wszystko zależy od genów? Czy moment, w którym się rodzimy, to jest biała karta i możemy coś zrobić z naszym życiem? Czy też to już jest wszystko zdeterminowane, przepadło, mamy geny, 25 tysięcy, ileś tam białek w związku z tym tworzonych i koniec, nic nie możemy z tym zrobić. Więc to jest to pytanie, na które część Państwa na pewno już sobie myśli, że to tak. W naszych genach może dochodzić do różnic. Te geny mogą ulec różnym zmianom albo uszkodzeniom. Palimy papierosy, wychodzimy opalać się na słońce, zjadamy różne rzeczy, które niekoniecznie są całkowicie pożyteczne, pijemy alkohol i w naszych genach może dochodzić do zmian. To może być bardzo malutka zmiana i ta zmiana nazywa się mutacją. To Państwo też na pewno to słowo słyszeli. Mutanty to są zmienione organizmy. Ja chciałam pokazać na muszce owocowej. To ja mam taki żart, zawsze mówię, jak ktoś słyszał, to przepraszam, że muszki owocowe to jest to, co się rodzi w porzeczkach. Jak przynosimy do domu porzeczki, to już po pół godzinie fruwa coś takiego malutkiego, ślicznego. No, nie jesteśmy zadowoleni. Otóż tam na górze samej jest to, jak powinna ta muszka, to jest tak zwany dziki typ. Ona tak powinna wyglądać. I muszka została użyta w połowie XX wieku, w pierwszej połowie, jako główna, my mówimy model, główne zwierzę, na którym badano mutacje. Ponieważ naświetlano muszki promieniowaniem rentgenowskim, każde prześwietlenie powoduje mutacje, a czasami promieniowaniem takim jak przy rozpadzie jądrowym. I badano, co się stanie. Tu niezbyt jest wyraźnie, bo nie jest tu ciemno na sali, ale Państwo widzicie, tu jest kilka przykładów zupełnie inaczej wyglądających tych muszek i to są mutanty. Czyli to, właściwie my wszyscy jesteśmy mutantami, bo różnie wyglądamy, prawda? Ale to są takie różnie działające mutanty, duże oczy, małe oczy, czerwone oczy, nie ma skrzydeł, różne. I badając te mutanty, jeszcze nie wiadomo było, że to jest DNA, nie wiadomo było, jaka jest przyczyna, ale było jasne, że promieniowanie uszkadza geny. No i teraz w przypadku człowieka mutacje, oprócz tego, co to nie musi być szkodliwe, ale ja Państwu pokażę przykład chorób genetycznych. My o chorobach genetycznych wszyscy słyszeliśmy, to też telewizja uwielbia pokazywać.
jakieś dziecko, które nie może chodzić i to jest straszna choroba. Po pierwsze, to są choroby genów jak gdyby i zaraz tam jeszcze do tych liczb się odniosę. Po drugie, nie ma chorób na świecie, które nie byłyby jakoś związane z genami. Czyli jakoś jesteśmy w niewoli genów, ponieważ każda choroba, cukrzyca, schizofrenia jest związana z genami, ale nie w, zaraz jeszcze to powiem Państwu jakiś do tego komentarz. W każdym razie na pewno na początku każdej choroby jest jakiś gen lub jakieś geny. A jak mamy grypę, to też są geny, to jest współdziałanie genów wirusa grypy z naszymi genami. Czyli nie ma chorób niegenetycznych, ale są takie choroby, znaczy są takie choroby, które wyliczamy, nazywamy jako genetyczne. I tu jest dość rzadki przykład na początku, że są choroby jednogenowe. To znaczy, że jest choroba, której uszkodzony jest jeden gen i to jest choroba. One, jak Państwo tu widzicie, jest 10 tysięcy różnych opisanych, ale zdarzają się rzadko. Czyli jest ich bardzo dużo, ale zdarzają się w naszej ludzkiej populacji rzadko. I te liczby po nazwie to jest ile dzieci, jest ile takich dzieci z tych mutacji na 1000 żywych, tak zwanych żywych urodzeń. Więc Państwo widzicie, że są rzadko. Mukowiscydoza to jest częsta choroba, bo niektórzy sądzili, że Chopin był na nią chory i to jest 0,5 na 10 tysięcy urodzeń, czyli jedno dziecko na 2000 urodzeń i tak dalej. To są nazwy, które Państwo na pewno słyszeli. Fenyloketonuria, galaktozemia, choroba Toizachsa. To są recesywne, dominujące. Tu są jeszcze inny typ, hipercholesterolemia, to w bardzo młodym wieku się objawia. Wysoki cholesterol, nieuleczalny. 2 na 1000 urodzeń i tak dalej. I są takie sprzężone z płcią, czyli dystrofia mięśniowa, to często w telewizji pokazują ludzi, którzy tracą siłę mięśniową we wszystkich kolejnych mięśniach. Chłopcy częściej, hemofilia, choroba krwi, zespół łamliwego chromozomu X, chłopcy, dziewczynki i tak dalej. Jednym słowem, to są choroby. Po pierwsze, nieuleczalne. Po drugie, niektóre z nich można leczyć zachowawczo. Fenyloketonuria jest taką chorobą, którą jeżeli prowadzimy na skomplikowanej bardzo diecie dziecko, to jest jak zdrowe, ale nie może jeść tego, co my jemy. Więc można zachowawczo. To tak jak cukrzyca. I może tu jeszcze raz wrócę do sprawy cukrzycy i takich chorób i działania genów. Otóż cukrzyca należy do chorób wielogenowych. To są jednogenowe. To znaczy, że uszkodzonych jednocześnie jest wiele genów. Albo uszkodzonych jednocześnie, albo parę uszkodzonych genów, czy jeden lub dwa, zaczyna działać na takie, które są niby zdrowe. Ale poddane działaniu tego chorego genu zaczyna się rozwój choroby. I z tych obserwacji wynika również bardzo ważny fakt, że praktycznie, nawet chociaż tu Państwu wyliczyłam kilka takich chorób, nie ma w nas żadnego genu, który działałby niezależnie. Samodzielnych genów nie ma. My jesteśmy wielką orkiestrą złożoną z różnych genów. W tych orkiestrach zwykle jest jakiś główny gen. Ja go nazywam dyrygentem. Czyli czasem można znaleźć tego głównego i spróbować, czy moglibyśmy coś z nim zrobić. Ale jak powiedziałam, jest to nieuleczalne, między innymi dlatego, że jest to działanie wielu genów jednocześnie, te wielogenowe choroby. Nie te z telewizji, ale cukrzyca. Cukrzyca jest chorobą wielogenową. I to też jest trudne w leczeniu. To znaczy, jeżeli sobie pomyślimy, że to należałoby leczyć, to nie można zmienić wszystkich genów. Czasami jest ten gen generał, no to można jego jakoś przyhamować. I tu oczywiście na pierwszym planie są choroby nowotworowe. Choroby nowotworowe są chorobami genetycznymi, ale nie dziedzicznymi. To są w naszym ciele, a nie w naszych komórkach rozrodczych. Czyli nie przekazujemy, albo w bardzo małym procencie się zdarza, że przekazujemy skłonność do choroby nowotworowej. Zazwyczaj to jest nasza własna choroba. I ona jest związana z układem naszych genów. Czyli, że jeżeli jest na przykład w raku płuc, dzisiaj już wiadomo, zaangażowane około 200 genów, proszę Państwa, 200 genów z 25 tysięcy, które mamy.
tym jednym drobno czy tam komórkowym raku płuc jest przynajmniej 200 genów zaangażowanych. No to z tego wynika ten ogrom problemu dla leczenia. Jak można to leczyć? I ponieważ jest to choroba wielogenowa i ponieważ geny, każdy gen może być troszkę inny, nie mamy identycznych genów, my mamy te malutkie różnice, które są między nami, to są również w tym, że w jakimś genie, który dzięki któremu, nie wiem, trawiony jest cukier, to są malutkie różnice między jednym a drugim człowiekiem. To też jest cała waga wiedzy genetycznej. Więc w związku z tym my różnie reagujemy. Jeden człowiek będzie chory na cukrzycę, a drugi nie będzie, ale za każdym razem chodzi o zespół genów. I w związku z tym to jest niezwykle trudno regulować. Czyli jeżeli Państwo czytacie książkę fantastyczną, naukową, albo oglądacie film, to po pierwsze, choroby genetyczne są nieuleczalne, ale czasami można je zachowawczo prowadzić. I po drugie, że nadzieja na to, że genetyka wyleczy z tych różnych chorób, jest dość niska. Kiedyś wyleczy. Za mojego życia nie. Z większości tych chorób. Więc... A tu jest wiersz, który Państwo sobie możecie poczytać, a ja jeszcze powiem parę zdań w związku z tym, czego się możemy spodziewać po genetyce. Otóż po genetyce możemy się już teraz spodziewać, to jest piękny wiersz tej Szymborskiej i tam na początku, jak Państwo przypominacie sobie, dałam rodzinę szczęśliwą, która zaczyna życie, a tu jest rodzina szczęśliwa, która już jest życia końca bliższa. I bardzo piękny wiersz Szymborski, proszę go sobie poczytać. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze, że jeżeli, czy to jest tak beznadziejnie, jak powiedziałam, że jesteśmy w niewoli genów. Otóż przez to, że te geny są w różnych wersjach, to my możemy również zastanowić się, jak już wiemy, a nauka nam różne rzeczy powiedziała i medycyna, czy możemy jakoś sterować naszym życiem. Czy wybierając model życia, możemy zmienić to, co zapisane jest w naszych genach? I to ludzie się tego dowiedzieli z badania bliźniaków, to się mówi jednojajowych, a my mówimy monozygotycznych. To w każdym razie są bliźniaki, które są na pewno tej samej płci i które powstały po zapłodnieniu jaja, co się podzieliło na dwa równoznaczne zarodki i rozwinęło się dwoje ludzi. Oni są identyczni genetycznie. Więc zrobiono badania, w jaki sposób model życia identycznych genetycznie ludzi wpływa na ich wyniki tego życia. To jest po pierwsze. I okazuje się, że w różnym stopniu. Na przykład wzrost ludzi, tych bliźniaków, jest bardzo genetycznie określony. To jest taka cecha, że ją się w zasadzie, oni mają tak samo, dziedziczą. Ale jest wiele cech, już nie pamiętam jakie inne. Ten wzrost to jest w 80% identyczny u bliźniąt jednojajowych. A są takie cechy, które tylko w 10%. Czyli już widać, że identyczność genów nie determinuje identyczności, mimo że pozornie mają identyczne. Identyczności tego, jak wygląda życie. Jeżeli uda się bliźniakom jednojajowym przeżyć długie życie, to zwykle umierają na różne choroby, nawet nie muszą być w wypadku samolotowym. Umierają na różne choroby i inaczej żyją. Więc to jest po pierwsze z tych bliźniąt. Taki wniosek, że to coś od nas zależy. A drugie wiąże się z tym, co już Państwu powiedziałam, już kończę, co już Państwu powiedziałam, że różne geny, gen A, gen B, gen C, występują jeszcze w paru wariantach. Czasami nawet jest 20 wariantów w populacji. Nie u Państwa 20, tylko jedna osoba ma A, a druga ma A1. One robią to samo w organizmie, to jest taki sam przepis, ale nie dokładnie taki sam, prawda? Jeden trzyma zupę pomidorową pół godziny na ogniu, a drugi 20 minut. Czyli może to być różne działanie, to się nazywa allel. Czyli takie geny, które mają tę samą funkcję, ale są troszkę inaczej zbudowane i inną wydają trochę inną instrukcję, to są allele. Czyli w populacji ludzkiej bywa do 70 alleli różnych cech. No jest jeden taki bardzo krzyczący przykład, to jest znowu powrócę do raka płuc.
Rak płuc, jak Państwo wiecie, jest, nie ma wątpliwości, jest udowodniony, że jest między innymi, zwiększa się jego prawdopodobieństwo, jeżeli się pali papieros. I jest tak, że udowodniono, że jest pewien allel, jedna odmiana, która się jakoś tam ma swoje numerki i swoje literki, która zwiększa prawdopodobieństwo, jeżeli palicie raka płuc. Jeżeli się ma inny allel, to jest mniejsze prawdopodobieństwo. Ja myślę, że teraz już Państwu jest, dla Państwa jest jasne, że w tej genetyce, o której mówiłem, tym uzależnieniu ludzi od genów, nie ma 100% tak czy nie. Jest bardzo wiele różnych, a może, prawdopodobieństwa. Tu 90%, a tu 30%. Czyli nasza kombinacja alleli oraz to, jak żyjemy. Czy palimy papierosy? No coś, na co jest mały wpływ, czy mieszkamy w Białowieży, czy mieszkamy na Śląsku. To te czynniki środowiska, to się nazywa środowiskiem, też decydują o naszym życiu. I z badań bliźniąt jednojajowych wynika, że w 50% geny, a w 50% to, w jakim żyjemy środowisku. Nie tylko jakie piece obok nas się dymią, ale jakie choroby przeżyliśmy. Całe nasze życie to jest nasze środowisko. Jednym słowem, tam gdzie Państwo wiecie, że na coś moglibyście wpływać, no ja zawsze mówię o papierosach, ponieważ rzuciłam palenie, więc wiem, co to znaczy. To spróbujcie wpłynąć. Nie każdy, kto pali papierosy, ma raka płuc. Rak płuc rozwija się w ciągu 20 lat, bo tam jest 200 genów, które muszą na różne sposoby zostać naruszone. Ale jak się ma odpowiedni allel, to ten rak z większym prawdopodobieństwem powstanie. Mój dziadek całe życie palił i nie umarł. Miał dobry allel. I druga taka choroba, już naprawdę kończę, to jest Alzheimer. W Alzheimerze są wyraźnie takie allele w chorobie Alzheimera, które do tej choroby jak gdyby szybciej, ona i łatwiej się rozwinie. Jednym słowem, podsumowując, już trudno, podsumuję. Człowiek nie jest w niewoli genów. Geny mają wpływ na życie człowieka i Państwo wiecie już, że geny to są określone cząsteczki chemiczne. Te cząsteczki, my znamy ich budowę, wszystkie geny człowieka są znane. Wszystkie, jeżeli chodzi o budowę chemiczną, są poznane. Nie wszystkie rozumiemy, jeżeli chodzi o ich funkcje. Czyli jest dużo przed nami do zrobienia. Czyli w tym sensie mamy geny, te geny określają nasze życie, ale w naszych rękach jest również, żeby niektóre sprawy, o których już wiemy, medycyna powiedziała, mamusia uczyła, żeby je ograniczyć, żeby zmienić życie. I to jest w Państwa rękach również, bo Wy jesteście liderami wielkich ludzkich skupisk w tym kraju. No i tyle miałam. Dziękuję bardzo.